Pomysł hospicyjnej zbiórki pojawił się 3 lata temu, kiedy w święta Bożego Narodzenia rodziny pacjentów przez trwającą wówczas pandemię nie mogły odwiedzać swoich bliskich w szpitalach. Rok temu w ramach akcji zebrano 2 razy większą kwotę niż zaplanowano. Jak będzie w tym roku? Trzecia odsłona zrzutki realizowanej przez Tczewskie Hospicjum. Jak wygląda w tym roku? Co planujecie zakupić i przede wszystkim jaką kwotę planujecie uzbierać? W tym roku zrzutka już idzie całkiem dobrze do kwoty ustalonej, do tych 3000. Jeszcze nam troszkę brakuje, ale mamy nadzieję, że pójdzie dobrze, że Państwo otworzą swoje serca i portfele i nam pomogą. A co chcemy zakupić, to tak jak w latach ubiegłych, takie niezbędne rzeczy do pielęgnacji pacjentów, czyli kosmetyki, których i my używamy codziennie, ale też takie specjalistyczne kosmetyki do pielęgnacji. Na pewno jakieś słodycze, żeby każdy pacjent dostał taką swoją paczuszkę indywidualną. A jeśli coś zostanie, to na pewno na dzień babci i dziadka wielki tort, tak jak już to tradycyjnie co roku robimy. Ilu pacjentów jest w hospicjum? Dla ilu osób musicie przygotować w prezenty? Paczki musimy przygotować dla 48 pacjentów, aczkolwiek nie wiem, czy tylu będzie, bo wiadomo, jest to hospicjum i w jakimś celu do nas się przychodzi, tak? Ale dla tych 48 musimy być gotowi. W tym roku jest całkiem inaczej, bo drzwi są otwarte i rodziny mogą przychodzić, aczkolwiek mamy grono takich pacjentów, do których nikt nie przychodzi. Jest też taka sytuacja. Bardzo często to się zdarza, że rodziny, które oddają swojego, najczęściej rodzica do nas na dzień dobry, dostają taki, w umowie jest to wyszczególnione, taki pakiet, co ten pacjent powinien mieć, tak? Czyli te wszystkie kosmetyki do pielęgnacji, jakieś chusteczki nawilżane, wiadomo, jak ktoś miał w domu chorego, to wie, co on tam potrzebuje. I pacjent dostaje na dzień dobry od swojej rodziny taki potrzebny pakiet i przez najbliższe pół roku nie dostaje od rodziny nic. Także przez cały rok w zasadzie są takie potrzeby. Więc gdyby ktoś miał taką wewnętrzną potrzebę, zasponsorowania czegoś, to zawsze może przyjść do hospicjum, zapytać, co jest potrzebne, to na pewno będzie to wiele rzeczy.